Vlogmas dzień trzeci. Dzień dobry kochani, dzisiaj 3 grudzień. Ja postanowiłam, że nie będę się dawać chorobie i po prostu wstałam, byłam już na szmatkach. Wprawdzie nic ciekawego takiego nie kupiłam, ale tak czy siak na pewno jakiś haul się niedługo pojawi. No i robię sobie kawę, herbatę, kończę jeść śniadanie i pewnie będę dzisiaj miała dzień na grywę. W każdym bądź razie ja się biorę za robienie kawy, herbaty i odezwę się do Was później. Właśnie wrzuciłam drugi dzień vlogmas, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to oczywiście zaglądnijcie, co tam się u mnie działo. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, co kupiłam dzisiaj na tej promocji w Szmadeksie. Mam taką torbę, to jest taki organizer bardziej do torebki, z taką podszeweczką, tutaj ma różne kieszonki, nawet zasuwaną. I wiecie, to jest po prostu z jakiegoś shopera, ale była tylko i wyłącznie ta kosmetyczka, czy tam organizer, i sobie wzięłam w kolorze czarnym, to czasami się przydaje do jakiejś torebki, czy nawet żeby właśnie wykorzystać jako kosmetyczkę na wyjazd. Myślę, że całkiem fajnie za złotówkę. Spróbuję to jakoś odświeżyć, no bo wiecie, to tam leżało. Może nawet wypiorę, bo w sumie nawet jak się coś stanie, to wiecie, za złotówkę to się nic nie dzieje. Więc zobaczę, jak to zrobię. No ale chciałam Wam pokazać, że całkiem fajna sprawa. Przygotowałam sobie już miejsce do nagrywania. Tutaj bałagan trochę, bo mam powykładane te rzeczy, które będę Wam pokazywać. I tutaj powiedzmy, że tło. Jeszcze mało świąteczne, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. No kurczę, wczoraj kupiłam dopiero tą choinkę, więc powiem szczerze, że nie liczę na to, że ona się szybko u mnie pojawi, pewnie dopiero w poniedziałek. Ale zobaczymy, może akurat zaskoczą mnie i jutro będę mieć już choinkę u siebie. Fajnie by było. To ja się zabieram do nagrywania Wam tego holu świątecznego i na pewno się jeszcze później odezwę. No ja się jeszcze z Wami dzisiaj nie przywitałam, dlatego witam Was w kolejnym dniu vlogmasu. Dzisiaj mamy 3 grudzień, więc coraz bliżej święta, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze jakieś 2 tygodnie już będę ruszać do siebie, do domu na Podkarpacie. Więc też już się nie mogę doczekać, bo długo się nie widziałam z rodzicami, z Honoratką, więc fajnie by było już być w domu. A ja się zabieram za to nagrywanie. Kurde, nie ma ostrości. Chciałam Wam pokazać, jak jest ciemno, ale nawet ostrości nie ma. Nie wiem, czy będzie, czy nie będzie. Słuchajcie, ja sobie już tutaj zostawiam moje światło, że tak powiem. Zobaczcie, jak jest ciemno. Ja masakra, nawet nie mogę ostrości złapać. O, jest? Nie ma dalej, jest za ciemno. Gdzie jest ta ostrość? Ja idę na pocztę, idę też do Biedronki. Jak oglądaliście kiedyś mojego daily vloga, chyba pierwszego czy drugiego, to wiecie, że mam naprawdę bardzo blisko, dlatego też nie biorę kamery. Poza tym miga mi tutaj czerwona lampeczka, więc muszę już podłączyć się, żeby później się z Wami jeszcze skontaktować. Dlatego ja idę podłączyć kamerę i wyruszam. Wróciłam ze sklepu i z poczty i jeszcze zanim wyszłam, to właśnie przyszedł do mnie listonosz i przyniósł mi światełka. Myślę, że one będą fajne na moją małą, znaczy nie taką małą, 60 parę centymetrów, to jeszcze nie jest taka mała, no ale na moją choinkę, z tym, że niestety nie mam jeszcze baterii, będę musiała skoczyć i kupić. I jeszcze słuchajcie, jaka akcja, bo ja nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ostatnio masakrycznie jest ciemno. Może spróbuję jeszcze coś włączyć. To coś da? Ale jestem żółta, pomarańczowa. Ok, tutaj mnie trochę widać. Rozwaliły mi się nieco włosy, ale nie będę ich już poprawiać. Słuchajcie, więc akcja jest taka, że ja niedawno, chyba w listopadzie, byłam w kinie na listę do M2, ponieważ wygrałam podwójną wejściówkę na Kino Kobiet i poszłam z Darią. Dam Wam linka do jej bloga na dół. I jeżeli chodzi o... ogólnie było bardzo fajnie, tak? I ja się w ogóle cieszyłam, bo wygrałam to, dowiedziałam się rano, wieczorem był film, ale poszłyśmy i wszystko było fajnie. I słuchajcie, i wzięłam udział w nowym konkursie. Teraz jakiś film taki typowy świąteczny i 7 grudnia jest właśnie to Kino Kobiet u nas. I słuchajcie, znowu wygrałam, więc ja jestem w szoku totalnym. Normalnie hashtag szczęściara, naprawdę. Właśnie Daria się ostatnio śmiałam, że powinnam wszędzie zaznaczać hashtag mała szczęściara, bo
Mówię wam, naprawdę, ja jestem w szoku, ja nie mogę w to uwierzyć, taka głupotka tak naprawdę, bo to nie jest jakaś mega nagroda, ale no kurczę, no to zawsze fajnie. Taki świąteczny film też myślę, że wprowadzi mnie w tą atmosferę świąteczną, no i oczywiście zabiorę was ze sobą. Mają być tam jakieś konkursy i tak dalej, no nie wiem, czy tam będę mogła na sali za bardzo nagrywać, ale myślę, że wcześniej pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda, jak to takie kino kobiet wygląda. No i tyle, no kurczę... Jestem w szoku, ale bardzo fajnie, sympatycznie. Lubię wygrywać, wiecie, kto nie lubi. Ja się teraz biorę za robienie jakiegoś obiadu, bo jest godzina 3 i wypadałoby coś zjeść. Byłam na zakupach, zrobiłam trochę, kupiłam trochę rzeczy, a jeszcze wam pokażę, co fajnego kupiłam. Kupiłam w Biedronce taką... O, wszystkie zakupy lecą. Kupiłam w Biedronce taką świecącą choineczkę. Zresztą, słuchajcie, wezmę sobie statyw i pokażę wam w ogóle, co kupiłam w Biedrze. Może akurat kogoś to zainteresuje. Słuchajcie, tutaj są moje zakupy z Biedry. Kupiłam majonez, potrzebna rzecz będzie do pasty. Kupiłam kukurydzę biedronkową. Kupiłam też tuńczyka. Tu jest tuńczyk akurat w sosie własnym. Ja go bardzo lubię. On jest też bardzo fajny do kanapek. Kupiłam sobie taką pastę do kanapki. Jakoś tak mnie naszło, grzybowa jakaś. Kupiłam sobie tą kiełbasę żywiecką. Ona ma chyba najlepszy skład, jeżeli chodzi o właśnie o wędliny w ogóle z Biedronki. No wiecie, no ja staram się w ogóle nie jeść, ale od czasu do czasu mam ochotę i kupuję sobie po prostu. Kupiłam sobie też paprykę do kanapek. O, kubek! Tak to właśnie jest. Z jednej strony jestem szczęściara, a z drugiej... no, nie będę mówić. Jeszcze kupiłam takie ciastka, jeszcze ich nie jadłam. Cukiernia róża, ciasteczka maślane z żurawiną. Więc zobaczymy. Wyglądają na takie fajne, cieniutkie, kruche. Więc to jest to. Mleko oczywiście. Kupiłam też jaja i bułeczki. 4 bułki takie. Ja je bardzo lubię. One są chyba po 60 grosza. Są takie pyszne. No i kupiłam sobie choinkę. Słuchajcie, ja zaraz zobaczę. Trochę to odsunę, tylko żeby znowu mi coś nie spadło. Nie wiem, czy mi się uda. No. Okej. Więc otwieram tą choineczkę. Może tutaj jakoś przystawię trochę. Będzie łatwiej. Przepraszam, że tak trzęsę. Ok, tutaj się otwiera. Mam nadzieję, że świeci. A, taka malutka, zobaczcie. Ale śliczna jest. I tutaj, o, świeci. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale coś tam się... O, ja zmienia kolory. Fajna jest. Lubię takie rzeczy. Tutaj, słuchajcie, jest jakiś, nie wiem, co to się... Oj, coś tu ściągnęłam. Nie wiem, o co chodzi. Coś tu odkleiłam, ale to chyba się nic nie dzieje. No i świeci się, słuchajcie. Bardzo fajna choineczka. Tu jakiś niebieski, zielony, różny. Super. Mała jest, ale słuchajcie, będzie fajna na półeczkę. Wiecie, jak to jest na baterię, to po prostu można gdziekolwiek postawić. Więc jak wam się podoba, to kciuk. Ja już się dzisiaj z wami żegnam, jak możecie zobaczyć, jestem już w piżamie, zmyłam makijaż, umyłam się, idę montować dla was vlogmasa, żebyście mieli na rano. No i zapraszam oczywiście jutro.